Dzień dobry Państwu. Gościem My Company Polska w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego jest pan Miłosz Kurzawski, dyrektor sprzedaży sektor finansowy spółki Blue Media. Dzień dobry Dzień panu. Dobry. Proszę pana, w ubiegłym roku, jak podają statystyki, płatności cyfrowe, liczba transakcji cyfrowych przekroczyła w Polsce miliard. Jest to niesamowity wzrost w porównaniu na przykład do kilku lat i one będą rosły prawdopodobnie w tempie jeszcze szybszym niż do tej pory. Proszę powiedzieć, jak pan widzi rozwój tego rynku? Rzeczywiście zgadza się, Polska jest bardzo rozwiniętym rynkiem w zakresie płatności elektronicznych, też w zakresie sektora bankowego, ponieważ mamy jeden z najnowocześniejszych sektorów bankowych na świecie. Rozwiązania, które są dostarczane dla klientów, są rzeczywiście bardzo nowoczesne, stąd też klienci chętnie z nich korzystają. Liczba transakcji internetowych rośnie bardzo dynamicznie. Jest to związane z narzędziami, które są dostarczane klientom. Od wielu lat polskim klientom znane są bardzo dobrze pay by linki, czyli płatności internetowe w pełni automatyczne, gdzie kupując w internecie po prostu zatwierdzam transakcję, nie muszę wypełniać żadnych formularzy, żadnych formatek. Dla klientów polskiego sektora bankowego też standardem są ekspresowe przelewy bankowe. Tak jak jeszcze kilka lat temu byliśmy przyzwyczajeni do tego, że te środki szły 2 czy 3 dni. Na dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że idą w sposób ekspresowy. Klienci też mają coraz większe zaufanie do sektora bankowego, coraz większe zaufanie do tych rozwiązań, stąd też ta liczba transakcji rośnie w bardzo, bardzo szybkim tempie i rzeczywiście perspektywy są takie, że będzie tylko rosła. A pokoleniowo jak to wygląda? Może pan powiedzieć, czy tylko młodzi ludzie korzystają z płatności? Na dzisiaj już nie, to się mocno zmienia, ponieważ te rozwiązania stają się na tyle wygodne. Też liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznych widać, jak nam dynamicznie rośnie. To nie jest tylko pokolenie ludzi poniżej 25 roku życia, którzy korzystają z tych rozwiązań, ale rzeczywiście korzystają wszyscy. Rozwiązania są bardzo łatwe, bardzo wygodne, bardzo proste bezpieczne. I proste. Zdecydowanie proste, stąd też są bardzo chętnie adaptowane nie tylko przez młodszych użytkowników, ale tak naprawdę przez wszystkich użytkowników w internecie. Rozwój tego rynku z pewnością będzie stymulować technologia, prawda, i nowe rozwiązania technologiczne, ale nie tylko, bo również regulatorzy i prawo. Zdecydowanie. Jak wpłynie na ten rynek, jak wpłyną regulacje, szczególnie unijne, między innymi PSD2? Dyrektywa PSD2 wprowadza nam dwa bardzo ważne nowe podmioty. To jest Payment Initiation Service Provider, czyli dostawca usług płatniczych, i Account Information Service Provider, czyli dostawca informacji o rachunku. Są to dwie bardzo ważne kategorie nowych podmiotów, które na rynku się pojawią i usług przez nich świadczone, ponieważ podmioty te będą mogły na podstawie bardzo prostego zezwolenia świadczyć usługi płatnicze, czyli inicjować płatności internetowe. To jedno, to jest coś, co jest zezwolenia klienta, tak? Zgody klienta też, tak, ale zezwolenia nadzorcy. Będą musiały uzyskać zezwolenie nadzorcy. Natomiast zdecydowanie ciekawszą kategorią nową jest Account Information Service Provider, czyli dostęp do informacji, ponieważ trzecia zaufana strona będzie mogła po uzyskaniu zgody użytkownika zalogować się na konto użytkownika i pozyskać informacje z jego rachunku. Wszystkie informacje, które są dostępne dla użytkownika po zalogowaniu do bankowości, będą mogły być też dostępne dla podmiotu trzeciego. Są to zupełnie nowe możliwości rozwoju dla nie tylko sektora e-commerce, ale całego sektora, który świadczy swoje usługi w internecie, ponieważ uzyskując informacje z rachunku klienta możemy wykonać bardzo prosty scoring, możemy zweryfikować, co kupował, jakie ma przychody. Więc to jest nowa kategoria, która wprowadzi nam zupełnie nowe rozwiązania na rynku. No i na pewno też ta otwartość. Banki są zobowiązane do udostępnienia swojego API. Tak? We wrześniu przyszłego roku banki w całej Europie będą musiały udostępnić API. No ta otwartość powoduje, że przede wszystkim polskie firmy będą mogły udostępnić swoje usługi dla klientów z zagranicy, ale też zagraniczne podmioty będą mogły wejść do Polski. A nie ma tutaj konfliktu? Czy już po prostu ucichło? Myślę, że nie. Rynek już jest gotowy na te rozwiązania. Każda z firm z sektora finansowego na pewno nad rozwiązaniami już pracuje. Szykuje nam się na pewno bardzo ciekawy czas i zupełnie nowe rozwiązania. Mam nadzieję, że w trakcie następnego kongresu będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Dziękuję. Gościem My Company Polska był pan Miłosz Kurzawski, dyrektor sektora finansowego w firmie Blue Media. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.